Cześć, witam Was w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pole dance. Czy warto, czy nie warto, dla kogo jest ten sport, jakie są fakty, mity i czego najczęściej dziewczyny się obawiają przed, a okazuje się nie warte, po prostu zamartwiane. Zdaję sobie sprawę, że tak jak piłka nożna, siatkówka, nie każdemu może odpowiadać, tak samo pole dance też nie każdemu może odpowiadać. Ale myślę, że zawsze warto wszystkiego w życiu próbować. Bardzo cieszy mnie to, że w Polsce mamy już coraz mniej stereotypów, jeśli chodzi o pole dance. Niektórym ludziom się to jeszcze źle kojarzy, mają dużo jakichś takich obiekcji wobec tego, aczkolwiek pole dance jest po prostu sportem jak każdy inny. Dlaczego uważam, że warto trenować pole dance, albo przynajmniej spróbować? Po pierwsze, jest to aktywność fizyczna, która jest nam potrzebna w każdym aspekcie życia i warto znaleźć taką po prostu dla siebie, która nas będzie inspirować, motywować, będziemy po prostu czerpać z niej radość. I niezależnie, czy to będzie właśnie piłka nożna, bieganie, rugby, czy właśnie pole dance. Oprócz stereotypów, często dziewczyny, zanim zapiszą się na pole dance, mają takie obawy, że są za grube, że są za chude, że są zbyt słabe, mają za słabą kondycję, za słabe ręce, za słabe nogi, że tu trzeba być silnym od razu. I wiem, że tak jest, bo sama na początku miałam masę obaw. Od momentu podjęcia decyzji, że chcę iść na pole dance, do momentu, kiedy poszłam na pierwsze zajęcia, minęło 2 tygodnie. Pomimo wszystko miałam gdzieś strach i bałam się zadzwonić i zapisać. I oczywiście wszystkie obawy okazały się po prostu zbędne. Bo wszystkiego da się po prostu nauczyć. Wiadomo, jednemu będzie szło lepiej, jednemu gorzej, jeden będzie mieć szybszy progres, jest silniejszy po prostu, a drugiemu może zatrwać to dłużej, aczkolwiek wszystkiego po prostu da się nauczyć. Trening czyni mistrza. Myślę, że z takich kluczowych, pozytywnych aspektów trenowania pole dance jest to, że pole dance bardzo buduje taką pewność siebie, poczucie własnej wartości, taką kobiecość u kobiet, bo jest sportem, gdzie jednak trzeba się przełamać, trzeba polubić swoje ciało. To nie jest tak, że my po prostu uwielbiamy się rozbierać i latać z gołym tyłkiem. Po prostu to wynika z funkcjonalności tego sportu, że im więcej ciała odkrytego, tym jest lepsze przyczepnąć do rurki. Na poziomie podstawowym aż tak inny, niż przeważnie nie jest konieczny ze względu na to, że jest mało figur, które bardzo angażują brzuch czy na przykład pachwinę. Myślę, że to jest po prostu dla kobiet często fajna odskocznia od takiego codziennego życia, żeby spróbować czegoś innego, poświęcić czas dla siebie, a jednocześnie zadbać o swoje zdrowie i kondycję. Kolejnym według mnie plusem pole dance jest to, że jednak jest to wysiłek siłowy, czyli ujędrniamy naszą sylwetkę, wzmacniamy ją, ładnie się rozbudowują mięśnie, ciało się ujędrnia, można też zgubić oczywiście zbędne kilogramy, jak przy każdej aktywności fizycznej i mimo tej kobiecości możemy budować silną sylwetkę. Kolejna sprawa to mobilność i gibkość naszego ciała. W pewnym momencie bardzo przydatna jest właśnie duża mobilność ciała i rozciągnięcie. I to też nie jest tak, że od razu musimy być super rozciągnięci, musimy mieć szpagaty, ponad szpagaty, mostki. Wszystko przychodzi w trakcie. Każda jednostka treningowa zawiera zawsze elementy stretchingu, także będąc po prostu regularnym w tym sporcie, jak w każdym innym, możemy po prostu progresować i siłowo, i jeśli chodzi o naszą mobilność, rozciągnięcie, gibkość. Kolejna sprawa to jest przełamywanie po prostu lęku i strachu, bo w pewnym momencie rzeczy często się robi już na dużej wysokości. Trzeba czasem przekonać samego siebie, że ta figura się trzyma i ufam po prostu swoim mięśniom, swojemu ciału, bo dużo oporów jest po prostu psychicznych. I to jest czasem super walka naszego ciała z naszą głową i przesuwaniu tych granic pewności siebie i strachu. Jeśli chcielibyśmy się doszukiwać minusów, to oczywiście je znajdziemy. I największym minusem pewnie jest dla dziewczyn to, że boli. Po prostu na początku boli, bo skóra musi się przyzwyczaić, jest masę siniaków, otarć i po prostu bólu. Ale mimo wszystko większość z nas ma taką zajawkę, że każdy siniak bardziej cieszy niż boli i to już jest ten fajny etap, kiedy po prostu każdy siniak jest naszym małym zwycięstwem, a nie porażką. Mimo wszystko uważam, że pole dance jest bardzo wdzięcznym sportem, bo choć czasem trzeba poświęcić dużo swojego zaangażowania i siły, to naprawdę potrafi prezentować się ładnie. Nie zawsze szybko progresujemy siłowo, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Niektóre figury po prostu męczymy miesiącami, a i tak nie chcą wyjść. Ale to jest super, jak w końcu któregoś dnia coś wyjdzie i ma się z tego tyle radości, tyle fanu, pociechy, że myślę, że warto każdego siniaka na to poświęcić. Pole dance jest dla mnie połączeniem sportów siłowych, czyli kalistyniki. Jest dla mnie częścią gimnastyki, akrobatyki oraz po prostu tańca. Łączy tam wiele różnych dyscyplin, a według mnie łączy piękną, jedną wspólną dyscyplinę,
która potrafi być po prostu piękna i przyjemna. Jeśli zastanawiasz się, czy warto spróbować, czy warto pójść na pierwsze zajęcia, ja zawsze powiem Ci, spróbuj, bo póki nie spróbujesz, się nie dowiesz. A gwarantuję Ci, że na pewno nie będzie to stracony czas. Jeśli chcielibyście coś dodać, to zachęcam napisać w komentarzu, ja chętnie przeczytam, odpowiem. Jeśli macie pytania, tak samo zachęcam do zadania ich w komentarzu, na pewno Wam odpowiem. Jeśli na przykład Was ciekawi, jakich magnezji używam, jakie firmy polecam, to jak najbardziej pytaj. Także trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę w górę, komentarz i do zobaczenia wkrótce. Pole dance jak dla mnie jest połączeniem kalisteniki, akrobatyki, gimnastyki oraz tańca, bo to jednak pole dance. Ameryka odkryłaś.